Cześć, dzisiaj opowiem Wam o samochodzie, który moim zdaniem śmiało mógłby konkurować na przykład z Porsche 911, ale tylko pod względem rozpoznawalności. Słysząc o londyńskiej taksówce, chyba każdy będzie mieć przed oczami charakterystyczny obraz samochodu, który produkowany przez różnych producentów na przestrzeni lat zawsze miał podobną, wyróżniającą go bryłę. Kolega opowiadał też, że tego typu samochód był również popularny w pewnych filmach, ale ja do końca nie wiem, o co może mu chodzić. Wróćmy jednak do bohatera dzisiejszego odcinka. To LEVC TX lub po prostu Lefts TX. Samochód produkowany jest przez London Electric Vehicle Company od 2017 roku. Za produkcję w pełni odpowiedzialny jest chiński koncern Geely, także trafimy tutaj na sporo podzespołów znanych z Volvo. Między innymi na trzycylindrowy silnik 1.5, który jest pod maską tego samochodu. Zapewne teraz słyszycie niezbyt wdzięczną pracę silnika spalinowego, ale nie on napędza tylne koła. Robi to tylko i wyłącznie silnik elektryczny o mocy 150 koni, natomiast jednostka spalinowa służy tylko i wyłącznie do ładowania akumulatora. Przyspieszenie do setki chyba nie zrobi na nikim wrażenia, to jest 13 sekund. Myślę też, że nikt nie liczy na jakieś lepsze wartości. Natomiast można byłoby liczyć na lepsze wartości, jeśli chodzi o zużycie i benzyny, i prądu. Kiedy silnik spalinowy włącza się, aby doładowywać akumulator, to średnie zużycie paliwa będzie gdzieś na poziomie 7, 8, nawet do 10 litrów. To jest duża wartość. Jeśli chodzi o zużycie prądu, to będzie to przedział mniej więcej 15-20 kWh na 100 km. I z tą wartością nie byłoby problemu, gdyby nie pojemność baterii, która pozwala na przejechanie przy pełnym naładowaniu mniej więcej 100 km. Według zapowiedzi producenta w praktyce jest to nieco mniej, zwłaszcza teraz w okresie zimowym. Po pełnym naładowaniu można liczyć mniej więcej na maksymalnie 60-70 km zasięgu. I nie jest to dobra wiadomość, jeżeli ktoś chciałby używać tego samochodu zarobkowo, bo albo będzie troszeczkę więcej niż można byłoby się spodziewać wydawać na benzynę, albo będzie co chwilę musiał ten samochód ładować. W kwestii ładowania, no tutaj niewielka pojemność baterii to gwarancja szybkiego naładowania, natomiast mamy też tutaj wszystkie możliwe złącza. Także bez względu na to, na jakiej ładowarce się pojawimy, to możemy liczyć, że zawsze jakąś tam wtyczkę dla siebie znajdziemy. I co ważne, możemy to auto ładować też szybkim złączem i to w dwóch rodzajach. Czas ładowania do 80% w najlepszym wypadku wyniesie około 25 minut. Natomiast z domowego gniazdka zajmie to już 4,5 godziny. Mamy tutaj trzy tryby jazdy i są one odpowiedzialne tylko i wyłącznie za pracę układu hybrydowego. W trybie smart samochód jeździ domyślnie na prądzie. W razie potrzeby włączany jest silnik spalinowy. Kolejny tryb pozwala nam zaoszczędzić energię w teorii, bo w praktyce wygląda to tak, że on mniej więcej pozwala nam zachować jakiś tam przedział naładowania. Zresztą ten przedział jest symbolizowany przez wskaźnik naładowania akumulatora. Natomiast ta energia mimo wszystko z akumulatorów znika. Silnik spalinowy nie włącza się na tyle często, aby sztywno tą wartość, którą byśmy chcieli zachować, utrzymać. No i kolejny tryb, w którym poruszamy się tylko i wyłącznie na prądzie. To znaczy cały czas poruszamy się tylko i wyłącznie na prądzie, ale kiedy mamy naładowany akumulator trakcyjny, no to w tym trybie mamy pewność, że silnik spalinowy nam się nie uruchomi. Ogólnie tym samochodem jeździ się wygodnie. Mamy tutaj wielkie opony balonowe niemalże, więc to jest plus 10 do komfortu. Poza tym zawieszenie jest zestrojone tak, żeby kierowcy i pasażerom po prostu jeździło się komfortowo. Jeżeli byśmy mieli taką fantazję i chcieli tym samochodem wejść szybciej w zakręt, no to nie zdziwmy się, że nadwozie mocno się przechyli, ale no, nikt nie projektował tego auta z myślą o jakichś osiągach i jeśli chodzi o przyspieszanie, i jeśli chodzi o zachowanie w zakrętach. To, co na mnie zrobiło ogromne wrażenie i myślę, że doceni to każda osoba, która będzie tego auta używać w mieście, to zwrotność. Nigdy nie miałem okazji jechać samochodem, który tak rewelacyjnie by zawracał. Niemalże w miejscu ten samochód obraca się wokół tylnej osi, jak cyrkiel po prostu kreśli ten promień. No to jest niesamowite. Spowodowane to jest wymogiem, który musiał zostać spełniony, aby pojazd mógł być taksówką w Londynie. Chodzi o średnicę zawracania nieprzekraczającą 8 metrów. Ponoć ma to związek z niewielkim rondem pod popularnym londyńskim hotelem Savoy.
Warto jeszcze powiedzieć o wymiarach, bo auto ma prawie 4,90 m długości, natomiast szerokość wynosi nieco ponad 2 metry z lusterkami. Miejsce kierowcy jest dosyć wysoko usytuowane, nie wsiada się do tego samochodu zbyt wygodnie. Na szczęście nie ubrudzimy się, ponieważ ten element jest chroniony przez drzwi, więc jest szansa, że nie ubrudzimy sobie spodni. W środku no, jest to zdecydowanie Volvo, to widać na pierwszy rzut oka, widać tą współpracę. Kiedy zajmiemy miejsce, poczujemy, że materiały wykończeniowe nie są najlepszej jakości, jest twardo, plastikowo. Gdyby podłokietnik był bardziej miękki, no to byłaby o tyle sprawa bardziej komfortowa. Jeżeli ktoś tutaj będzie spędzać dużo czasu, to byłoby mu na pewno wygodniej. Tak samo tutaj. No, wydaje mi się, że powinno być to pokryte jakąś pianką. Jeżeli ktoś będzie naprawdę tutaj pracować w tym samochodzie i długo jeździć, to będzie mu niewygodnie. Jeżeli chodzi o praktyczne rozwiązania, to mamy tutaj taki schowek. On jest przesuwany. Tutaj jest śrubka z tej strony. Zobaczcie. Tak. I on teoretycznie, o właśnie, praktycznie też jest w stanie się w tej linii przemieszczać. Tu mamy siateczkę, uchwyt na jakieś zakupy. No, tam jest kieszeń w drzwiach na tyle duża, że 1,5-litrowa butelka się zmieści. No, w zasadzie tutaj mamy całą przestrzeń bagażową tego samochodu. Bagażnik, który jest z tyłu, to mieści jedynie koło zapasowe i jakieś tam kable do ładowania, więc bagaże pasażerów będą trafiać tutaj. Schowek pod podłokietnikiem nie jest zbyt duży. Mamy tutaj wyjście 12V i 2 USB. Podobnie z tej strony mamy też wyjście USB. Tu prawdopodobnie, nie wiem, może byłby jakiś taksometr. Nad kierowcą półeczka. Możemy tutaj zmieścić, o właśnie, tak jak ja, jakieś papiery. No i w zasadzie to tyle, bo ciężko to nazwać jakąś praktyczną półeczką. Tutaj też niewiele się zmieści. Więc jeżeli chodzi o schowki, to tyle. Tu jeszcze ciekawostka, co oczywiście w taksówce chyba nikogo nie zdziwi. Półeczka na to, aby się rozliczać z pasażerami. Drzwi otwierają się bardzo szeroko. Trzeba oczywiście uważać, żeby nam ich wiatr z ręki nie wyrwał. Po tej stronie mamy 3 miejsca, to są takie mniej wygodne rozwiązania. Tutaj jest znacznie lepiej, jest bardziej miękko i wygodnie. Tu mamy 2 mocowania ISOFIX, tu jest top tether, także ktoś oczywiście z fotelikiem może tym autem podróżować. Dużo ciekawych rozwiązań, tutaj wyjście USB, tutaj drugie wyjście USB. Tutaj 230 V, także możemy ładować co tylko chcemy. Tutaj jest przycisk, który włącza interkom, abyśmy z kierowcą lepiej się słyszeli. Tu jest panel do obsługi nawiewu i klimatyzacji tej strefy. Jest naprawdę bardzo dużo miejsca. Zamek centralny jest tak skonstruowany, że nie otworzymy drzwi, nawet jeżeli będziemy wciskać przycisk, który sugerowałby, że możemy odblokować zamek. To jest oczywiście przemyślane, bo dopóki nie rozliczymy się z kierowcą, to nie wyjdziemy. Warto jeszcze wspomnieć, że tutaj znajduje się platforma, która umożliwia wjazd do tego auta wózkiem inwalidzkim, a żeby było jeszcze wygodniej i sprawniej dla osoby, która tym wózkiem tutaj wjedzie, to możemy odblokować, o właśnie, tutaj fotel i on przekręca się w tą stronę, w związku z tym osoba na wózku może łatwiej się tutaj usadowić. Jak mógłbym podsumować spotkanie z tym samochodem? Moim zdaniem założenie jest doskonałe, bo taki pojazd koncepcyjnie jest bardzo dobrze przygotowany do bycia taksówką, nie tylko w Londynie, ale jego napęd można było rozwiązać lepiej, aby jazda była bardziej oszczędna. Kolejna rzecz to cena, która w Polsce startuje od 350 tysięcy złotych. Patrząc na wykonanie i rozwiązania w tym samochodzie, to jest ona trochę nieadekwatna. Dajcie znać, co sądzicie o tym aucie i do zobaczenia w kolejnych filmach.